W kwietniu bieżącego roku Polską wstrząsnęła informacja o tragicznej śmierci blisko 80-letniej kobiety, którą wnuk wyrzucił z mieszkania przez balkon. Do zdarzenia doszło w suwałkach przy ulicy Nowomiejskiej. Wiele miesięcy prokuratura oczekiwała na wyniki autopsji i konsekwentnie, tłumacząc się ich brakiem, odmawiała udzielania informacji na temat postępu w prowadzonym postępowaniu. Jak dzisiaj poinformował nas Wojciech Piktel, rzecznik prasowy Suwalski prokuratury, Okręgowej do rąk śledczych trafiła już wyczekiwana opinia biegłych. Jest dla sprawcy miażdżąca. Przyczyną zgonu 78 letniej kobiety były obrażenia odniesione na skutek upadku z wysokości, co oznacza, że w chwili gdy wyrzucano ją przez barierkę balkonu żyła. Do rąk prokuratora dotarła także opinia biegłych z zakresu psychiatrii, którzy poddali obserwacji i badaniom młodego mężczyznę, który, jak dowodzi nagranie z monitoringu, dokonał czynu skutkującego śmiercią starszej pani. Zdaniem psychiatrów wnuk pokrzywdzonej w chwili dokonywania czynu był niepoczytalny. Nie należy zatem spodziewać się postawienia go w stan oskarżenia. Według informacji przekazanej nam przez prokuratora Wojciecha Piktela w najbliższych tygodniach do sądu trafi jednak wniosek o umieszczenie sprawcy w zakładzie psychiatrycznym. Czas jego potencjalnego pobytu w tym miejscu zależy od wyników leczenia i nie może być z góry określony. Na tę chwilę 25-latek przebywa w areszcie, powiedział nam dzisiaj rzecznik prokuratury.